Cześć ściana, twoje zdrowie. Mmm, ale dobre wino. Twoje zdrowie. Czasami to mi się trafi taki kwaseluch, że aż gęby wykrzywia. A to. Mmm, to jest dobre. Kiedyś to w ogóle nie piłam wina. Milandra mnie namówiła. Mówi do mnie któregoś dnia: Mamo, dziś już nikt nie pije likieru. Nalej ze wina. No, jestem winem. To poszło od razu jak cholera jasna. Te dzieci nie. Ledwie to, to się od ziemi oderwia, już się mąży. Milandra to była wtedy na etapie odstawiania intelektualistki. Ona i ta jej koleżanka Sharon Louis, obie nic tylko: bruce Springsteen i białe wino. Intelektualistki. Przestały latać do tych klubów w mieście, a zaczęły chodzić do tego bistro. Co tam się spotykają ci wszyscy artyści? Raz nawet był tamten. A niech to. Widziałaś to? Żeby to cholera jasna wzięła. Za każdym razem jest to samo. Dochodzi do nazwiska i jest koniec. Żeby to cholera. Ściana. Ale czy to są te lata? Czy co to jest? Henry Adams, a niech to Henry Adams! I Sharon podobno poprosiła go o autograf. Na śniadanie pewnie też by się załapały, ale im przeszło Bogu dzięki. Bo jak to tu miały, to tak siedziały w tej kuchni, tak cały dzień tu przy tym stole i tak jedna mówiła do drugiej. Ty. Wczoraj to w tym bistro to było, no nie? A ta druga się budziła i mówiła, głupia jesteś, szałowo było. I obie zapadały w trans. A po pół godzinie znowu tamta się budziła i mówiła, no nie? A ja tak cały dzień chodziłam po tej kuchni, zastanawiałam się, a co może być takiego szałowego w takim bistro? Może te śniadania. Ale im przeszło Bogu dzięki. Wiesz, ściana, bez tych dzieci to człowiek jest jakiś taki sam. Milandra i Sharon wynajęły mieszkanie gdzieś do spółki. Brian mieszka gdzieś na dziko. He, ten to też dobry. Mówię do niego. Synku, jak już chcesz mieszkać na dziko, to wyszukaj sobie coś w dobrej dzielnicy. A on do mnie. Matka, a jaki poeta mieszka w dobrej dzielnicy? Poeta, ty mu to już całkiem odbiło. Poeta, on mi mówi, że on będzie pierwszym na świecie ulicznym poetą. Dziecko, a jest na to jakieś zapotrzebowanie. Można na tym zarobić? Matka, ty nic nie rozumiesz, bo to nowe pokolenie idzie. To są takie protest wiersze. No, oczywiście, że idzie i jasne, że ja tego nie rozumiem. Ale co on tam wypisuje? Jakich on tam słów używa? Jak on to tu siedzi i czyta? Nie cierpie zasranych żonkili. Protest, wśród których słowik nocą chwili. Protest poeta, ty mu to już tak całkowicie odbiło, że nie wiem, poeta. Ale z drugiej strony dobrze, że przestał z tym ucznictwem. Coś mi się ściana cały tamten rok takim tematem zajmowały. Ocznictwo! To był temat pasjonujący. A ja tak cały czas o tych dzieciach, samo mnie to nudzi. Siedzę tutaj i gadam głupoty, a tu za chwilę przyjdzie pan i władca, i ten mi dopiero da popalić. Wiesz, ściana, jaki on jest? No, tobie to chyba już tego nie muszę tłumaczyć. Jaki on jest, ale się ściana w życiu napatrzyła? Trafiło ci się wyjątkowo! Gratulacje! A jest, jak jest. Stanie w drzwiach, a Micha ma się tu dymić? Niechbym mu raz spróbowała nie podać kolacji dokładnie w tym samym momencie, kiedy on stawia tę swoją cholerną nogę na tej swojej cholernej wycieraczce. Ten by mi dopiero dał. Ale ty pamiętasz, że ja mu to tyle razy tłumaczyłam? Boże, jaki człowiek głupi był? Pamiętasz to? Józef, jeśli jakiś facet nie zjada kolacji dokładnie w tym, codziennie o tej samej porze, to, to nie znaczy, że jest to koniec świata. Albo na przykład, gdy funt leci na łeb, to znaczy tylko tyle. Że jeden z miliardów, miliardów mieszkańców tej ziemi zje kolację trochę później. Ale co to pomogło? To tak, jakbym mówiła do ciebie. O, to dokładnie to samo. Wiesz, ściana, co ja sobie całe życie mówiłam? Że dzieci dorosną, to ja ze stąd pójdę. Dzieci dorosły, a ja co? Nie ma gdzie iść! A poza tym, to wiesz, co ludzie mówią? Że po czterdzieste to tak, jakby już wszystko było. I nic człowieka nie, raz, nie rajcuje. Tylko, że u mnie to poszło dużo szybciej. Ja to się tak czułam, jak miałam dwadzieścia eee, pięć. co tam narzekać? Zły jest? Są gorsi. Ale jak się tak ściana nad tym dokładnie zastanowić... To jest beznadziejny, beznadziejny. A z drugiej strony, który jest dobry? Każdy, każdy jest dobry na początku, jak się zaleca. A jak dorwie się to, to do miodu, poszło!